Belferska grypa dotarła do Polic. Pracownicy przedszkola nr 6 na zwolnieniach lekarskich. Zmiana technologii przebudowy wiaduktu opóźnia remont inwestycji na Późnickiej. Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Belferska grypa rozłożyła nauczycieli z przedszkola nr 6, co oznacza, że Police przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Tym razem nie buntują się przeciwko reformie, ale chcą podwyżek od stycznia 2019 roku. Do szóstki na co dzień uczęszcza 125 dzieci. 20 grudnia przyszło tylko jedno, ale i ono nie znalazło opieki w macierzystej placówce. W oparciu o porozumienie pomiędzy dyrektorkami zostało przyjęte w jedynce na Starym Mieście. W leśnym przedszkolu zwolnienia lekarskie przedłożyły wszystkie nauczycielki. Do pracy przyszła jedynie dyrektor i pracownicy obsługi. Związek Nauczycielstwa Polskiego opublikował zarobki nauczycieli po podwyżce z kwietnia 2018 roku. Stażysta otrzymuje netto 1751 zł, a nauczyciel dyplomowany bez dodatków 2377 zł. Generalnie nauczyciele chcą zawalczyć o podwyżki. I nie mówię tutaj, że walczą w tym momencie, bo faktycznie dostali zwolnienia, więc pewnie są chorzy, ale Związek Zawodowy, Związek Nauczycielstwa Polskiego od dawna postuluje o podwyżki dla nauczycieli i chcemy podwyżek rzędu 1000 zł na rękę. We wtorek 18 grudnia Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało komunikat informujący o tym, że na zwolnieniach lekarskich przebywa blisko 1500 pedagogów. To forma akcji protestacyjnej, którą nauczyciele podjęli w ślad za protestem policjantów. O formie zdecydowali w ankietach, którą wypełniło łącznie 230 181 osób. Po okresie feryjnym, jeśli rozmowy, które 10 stycznia ma prowadzić Związek Nauczycielstwa Polskiego z Ministerstwem, nie dadzą rezultatu, wówczas na pewno będziemy próbować organizować strajk ogólnopolski. Strajk, o którym mowa, ma polegać na całkowitym powstrzymaniu się od pracy nauczycieli. Nauczyciele z przedszkola nr 6 mają wrócić do pracy w poniedziałek, o ile nie przedłużą swoich zwolnień. Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi o determinacji środowiska. 7 stycznia ZNP zaplanował spotkanie, na które zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego, a na 8 stycznia przyszłego roku zaplanowano negocjacje z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej. Remont wiaduktu na ulicy Kuźnickiej już dwukrotnie nie został zakończony w deklarowanym terminie. Po rozbiórce konstrukcji wykonawca wnioskował o zmianę technologii wzmocnienia, co tylko przedłuża roboty w czasie, a realny termin oddania inwestycji stawia pod znakiem zapytania. Wiadukt do użytku najpierw miał zostać oddany w sierpniu bieżącego roku. Termin ten przedłużono do października, ale prace nadal trwają i nie wiadomo, kiedy się zakończą. Wykonawca zaproponował zmianę technologii wzmocnienia konstrukcji, podnosząc argument bezpieczeństwa. Wykonawca Energopol wystąpił do gminy, przedstawiając opinię techniczną, stwierdzając, że konstrukcja obiektu nie pozwala na zastosowanie założonych w dokumentacji technicznej elementów sprzężeń zewnętrznych wzmacniających konstrukcję. Proponuje zmianę technologii naprawy i podniesienia nośności do 40 ton poprzez zastosowanie mat węglowych. Gmina zamówiła opinię techniczną niezależnego eksperta. Jej wyniki mają być znane w styczniu 2019 roku. Wiadukt na ulicy Kuźnickiej ma już kilkadziesiąt lat. Gmina nie dysponowała dokumentacją, która jednoznacznie określałaby sposób montażu tych belek nośnych, konstrukcji nośnej tego wiaduktu. Dopiero po odkryciu tych elementów można było jednoznacznie odnieść się do sposobu ich sprzężenia. Pierwotnie modernizacja miała kosztować 7 milionów złotych, z czego połowę stanowił wkład ze środków zewnętrznych. Zmiana technologii podniesie koszt całej inwestycji. Prowadzimy rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim na tą okoliczność prolongowania tego finansowania. Jednocześnie mamy wsparcie podmiotów zewnętrznych. Pobliski Chemipol nas wspiera kwotą ponad 300 tysięcy złotych i około 1 milion złotych to kwota, którą
mamy uzyskać z przedsiębiorstwa, z firmy PDH. Urząd Marszałkowski prolongował dofinansowanie do sierpnia przyszłego roku, a spółka PDH przedłużyła je do czerwca. Nie wiadomo, jaki jest poziom zaawansowania prac na wiadukcie, ponieważ wykonawca, firma Energopol, pozostawiła bez odpowiedzi pytania, które wysłaliśmy na ich prośbę drogą mailową. Gmina odniesie się do wniosku wykonawcy po ekspertyzie. Boże Narodzenie w każdym domu obchodzi się nieco inaczej. Rozmawialiśmy z Policzanami o ich tradycjach, zwyczajach i przygotowaniach do świąt. Wśród wielu zwyczajów bożonarodzeniowych jest łamanie się opłatkiem, kolędy, strojenie choinki i radość z prezentów. To czas, który możemy spędzić w gronie rodziny. Towarzyszące świętom tradycje i zwyczaje starsi członkowie rodziny przekazują młodemu pokoleniu. Nauczyłam się tylko tego, co mi matka przekazała. Kolędy, 12 potraw, także no i na wesoło. I najlepiej z całą rodziną, bo teraz są takie czasy, że ta rodzina się rozsypała po świecie i to albo zjadą, albo nie zjadą, także no nie umiem powiedzieć, jak w tym roku będzie. No więc od lat pielęgnujemy te same tradycje, te same potrawy, spotykamy się w gronie rodzinnym z dziećmi, z wnukami. I świętujemy. Wie pani, u mnie tak jak było, mi szli na spacerkę, bo ja kosię miałam tak blisko, jak z drugiej strony od jak dom, a tu kosią miałam, nie? Szli ludzie do kościoła, to jak Wigilia, szli do kościoła na spacerkę, śnieg zaczął poruszyć. Jak wyszli z kościoła, to tak mieliśmy pod same kolana śniegu. Święta to czas spotkań z rodziną i bliskimi, ale także okazja, by zadzwonić do dalekich krewnych, których nie widzieliśmy od lat. Jedziemy do moich rodziców, więc całą rodziną będziemy spędzać poza Policami. Dzieci przyjeżdżają, mam dwóch synów, wnuków 5, no i przyjadą i wszyscy są szczęśliwi. My jesteśmy na razie wszyscy zdrowi, oni też zdrowi, także się bawimy. Potrawy połóweczka moja przygotowuje i będziemy się wspólnie jakoś cieszyć świętami. Także jest dobrze, jest dobrze. W okresie przedświątecznym jak bumerang wraca temat karpia, którego na stołach w wielu domach nie może zabraknąć. Polickie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje do Policzan, by nie kupowali żywych ryb i oszczędzili im cierpienia. W tym roku i w każdym innym jest moda na filety. Wygodne, przepyszne. Zlitujmy się nad tymi żywymi karpiami, które są transportowane w reklamówkach. One się po prostu duszą. Jest powiedzenie, że karpie, ryby nie mają głosu. Tak, one nie wydają głosów, nie wydają dźwięków, ale one naprawdę cierpią. Od lat trwają kampanie ekologów, którzy chcą zakazu sprzedaży żywych ryb. Wielu ludzi jest świadomych, że jest to niehumanitarne, mimo to sprzedaż kwitnie, a szczególnie przed świętami handlujący żywym towarem mają się dobrze. Żona bardziej degustuje w karpie, a mniej, bo rybę to trzeba, ja uważam, umieć jeść, bo tak to się pół wyrzuci nieraz. Chyba się pani ze mną zgodzi, nie? Ości. Przede wszystkim barcz z uszkami, karp w galarecie, karp smażony, pierogi z kapustą i z grzybami, no ciasto zawsze jest, kompot z suszu, śledzie. Na szczęście dostałam urlop pracy, także spędzę w domu. Fajnie. A rybę pani kupiła żywą czy nie? No mąż przywiózł już taką gotową. Oporządzoną. Święta wymagają wielu przygotowań. To porządki w domu, zakupy i gotowanie. By dobra atmosfera nie zamieniła się w stres i ciągły pośpiech, warto zaplanować sobie obowiązki i zaangażować w nie innych członków rodziny. Już kupiłam karpia, mam listę zrobioną menu na święta, później listę na zakupy, rozpisane co kiedy mam będę przygotowywać. No córka przyjedzie i tacy znajomi przyjdą. Także tyle. No, zorganizowane będą w każdym razie. Nie dla każdego święta to czas spędzony na porządkach i gotowaniu. Okazuje się, że może być to czas relaksu i zadbania o własne zdrowie. Ja się w tym roku wyłamuję, jadę do spa, wracam na Wigilię. Wigilię spędzam z teściową rodziną, pierwszy, drugi dzień świąt odpoczywam. Nic nie robię, wyłamuję się. Gdy na stole tyle potraw, nie wypada nie spróbować wszystkiego. Wówczas łatwo o żołądkowe dolegliwości. Każdego roku w tym okresie rośnie liczba osób, które trafiają do szpitala z objawami przejedzenia. Zawsze trzeba zachować we wszystkim umiar. I jeżeli zjemy dużo, a zazwyczaj siedzimy i biesiadujemy całymi rodzinami przy stole, to warto też od tego stołu odejść i po prostu pójść na spacer. Po prostu. Można jeść, ale trzeba się ruszać.
Na dolegliwości dobra jest mięta lub jeśli lekarz zaleci krople żołądkowe lub leki na trawienie. W razie silnego bólu trzeba jechać do szpitala lub punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Poprzedzająca Boże Narodzenie Wigilia to w religii chrześcijańskiej ogromne przeżycie duchowe. W wymiarze świeckim to pretekst do spędzenia czasu z rodziną. Rady osiedla, rady sołeckie i polickie stowarzyszenia od lat organizują spotkania wigilijne dla mieszkańców, zachowując przy tym wszystkie znane tradycje. Niezwykła atmosfera, jaka towarzyszy świętu, stała się pretekstem do integracji lokalnej społeczności. W Radzie Osiedla nr 2 Wigilia odbyła się na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Kameralnemu spotkaniu towarzyszyły wszystkie obrzędy kultywowane podczas jednej z najważniejszych chrześcijańskich nocy. Zaproszeni goście wysłuchali kolęd i pastorałek przygotowanych przez dzieci z osiedlowej świetlicy. Bożonarodzeniowe pieśni wprowadziły gości w świąteczną atmosferę. Gloria, gloria, gloria. Kolęda w swoim pierwotnym znaczeniu jeszcze w czasach Cesarstwa Rzymskiego była noworoczną pieśnią powitalną. Chwaliła gospodarzy, przekazywała życzenia szczęścia i pomyślności. Wraz z umacnianiem się chrześcijaństwa nabierała charakteru religijnego. W takiej formie znamy ją dziś. Kolędy opowiadają o narodzinach Jezusa Chrystusa i wciąż są chętnie śpiewane. Życzę każdemu z osobna, ażeby w ten czas Bożego Narodzenia każdy doświadczał tej wielkiej radości z przyjścia Pana Jezusa. Syn Boży, takie małe dziecko, a tyle potrafi cudów czynić. Przygotowana przez Radę Wieczerza zachowała wszystkie tradycje. Na stole pojawiły się wigilijne potrawy, w tym nieodzownie uszka z barszczem. Święta to czas bliskości i wybaczania, czas wyjątkowy, mający zwiastować nowy początek. Zwieńczeniem, a jednocześnie symbolem pojednania jest opłatek, którym podzielili się goście z Rady Osiedla nr 2. Tuż przed świętami mieszkańcy Rady Osiedli spotykają się we własnym kameralnym gronie, by uczcić nadchodzące święta i po prostu pobyć razem. Spędzają razem Wigilię, bo czują się wspólnotą. Mieszkańcy Rady Osiedla nr 6 zasiedli do wspólnej wieczerzy, by zgodnie z chrześcijańską tradycją podzielić się opłatkiem i skosztować wigilijnych potraw. W powietrzu unosił się zapach potraw, a wokół nie brakowało sąsiedzkiej życzliwości. Bóg jest miłością, więc wszystkie sprawy naszego życia chcemy w ramach do miłości prowadzącej określać, kształtować swoją osobowość i jednoczyć się z Panem Bogiem. Nadto zostawił nam Chrystus jeszcze tajemnicę Eucharystii, czyli siebie pozostawił w sakramencie Komunii Świętej, Mszy Świętej i następnie Komunii Świętej, abyśmy właśnie nie tylko ideologicznie go przyjęli, ale właśnie poprzez sakrament pokuty oczyścili swoje serca z grzechów, aby godnie przyjąć Pana Jezusa do swojego serca. W powietrzu unosił się zapach potraw, a wokół nie brakowało sąsiedzkiej życzliwości. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych. Życzę Wam również, aby przyjście na świat Chrystusa przyniosło ze sobą radość, pokój, nadzieję i miłość. Mieszkańcy osiedla księcia Bogusława X chętnie uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, zwłaszcza ci, którzy ze względu na utratę bliskiej osoby bardziej niż zwykle czują się samotne. Wszystkim chciałbym z tego miejsca złożyć najlepsze życzenia na święta. Tak chcemy być kochani, chcemy też kochać. Chcemy, aby ta miłość była odczuwalna w naszym życiu. Dlatego też życzę każdemu, żeby miał kogoś, kto umie go uszanować, kto umie go kochać i żebyśmy my mieli dla kogo żyć. Na znak pojednania i wspólnoty podzielono się opłatkiem. Wśród świątecznych i noworocznych życzeń najczęściej mówiono o zdrowiu, bo ono jest najważniejsze, ale także o potrzebie bycia wśród bliskich osób, by nikt, zwłaszcza podczas świąt, nie czuł się samotny. Świąteczna atmosfera zagościła także w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Gościnnie wzięli w niej udział seniorzy ze Stobna i Trzebieży.
siedzibie Polickiego Związku nie brakowało świątecznych symboli. Bogato przystrojona choinka stanęła w centralnym punkcie sali, by przypominać o tym, jak strojne i magiczne są święta Bożego Narodzenia. Powiat Policki, który reprezentuję, życzy Państwu również wszystkiego najlepszego na święta, zdrowych, szczęśliwych, rodzinnych i spokojnych świąt, zdrowia na co dzień, spokoju na co dzień, odpoczynku i jeszcze lepszego, tak jak Pani powiedziała, Nowego Roku. Życzę również Państwu pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Życzę również zdrowia, byśmy mogli się spotkać również w następnym roku. Tradycyjnie podzielono się opłatkiem i składano świąteczne życzenia. Kalendarzowa zima rozpoczęła się 21 grudnia, ale tak naprawdę jeszcze nie dała się mocno we znaki. Mimo to policka firma świadcząca usługi drogowe zapewnia, że na atak zimy jest przygotowana. Na najbliższe dni synoptycy nie przewidują w naszym regionie ujemnych temperatur. Jednak służby drogowe muszą być w pełnej gotowości. Nagłe przymrozki i opady śniegu potrafią sparaliżować ruch uliczny. Wówczas na drogach robi się niebezpiecznie. Jesteśmy gotowi. Dyżury są prowadzone już od połowy listopada. Mimo że aurę taką, jaką mamy obecnie, no ale dwa wyjazdy były. Ostatniego dnia listopada i pierwszego dnia grudnia tak wyjechaliśmy. Obsługiwaliśmy cały rejon, który mamy pod opieką, to jest drogi gminne tutaj na terenie gminy Police, drogi powiatowe na terenie miasta i poza miastem, jak również drogi wojewódzkie, droga wojewódzka 115 i 114 aż do Nowego Warpna. Firma posiada m.in. 5 pługopiaskarek, tyle samo ciągników wyposażonych w osprzęt do prowadzenia akcji zima i koparko ładowarki. Zimową akcją spółka obejmie teren gminy Police i Dobra aż do Nowego Warpna. W pierwszej kolejności są odśnieżane i posypywane solą ulice, po których poruszają się autobusy, a potem drogi o mniejszym natężeniu ruchu i osiedlowe. W parkach stosuje się sam piasek. Chodniki posypywane są głównie piaskiem ze względu na roślinność, tam gdzie można, no to mieszanką piaskowo-solną. No i są ustalone chodniki, które na bieżąco są obsługiwane. No część jest, że tak powiem, już interwencyjnie, tam gdzie trzeba zainterweniować. Do 2012 roku Policka Spółka zużywała 100 tysięcy ton piasku i mieszanki do posypywania nawierzchni chodników i jezdni. W ciągu ostatnich 5 zim Transnet potrzebował tylko ponad 100 ton każdego roku. Jeśli mieszkańcy zauważą śliskie drogi, powinni to zgłaszać w Transnecie. Na stronie internetowej spółki można sprawdzić dyżury akcji zima wraz z numerami telefonów. To dzisiaj wszystko. Zapraszamy Państwa za tydzień. Do widzenia.